Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z CityScan z PlayStation 4 Industries. Wy to oglądacie prawdopodobnie w piątek, co oznacza, iż nie mam już szansy powiedzieć Wam, czy pozostały jeszcze jakieś dni do otwarcia metra, czy nie. Tak czy siak licznik na pewno będzie mówić prawdę, przynajmniej taką prawdę, jaką wiedziałem w trakcie montowania tego odcinka. Tutaj się niezła akcja dzieje, ponieważ tutaj jak zawsze widzicie są mega, mega i jeszcze raz mega korki. Z tym chyba z tego co zrozumiałem nic nie mogę zrobić. Ale tak czy siak jakby coś takiego tutaj jest. Tutaj mamy naszą też ładny, piękny wjazd do miasta i my go prawdopodobnie kiedyś poprzesuwamy trochę, bo tutaj strasznie te samochody, coś nasze tiry i wszystko ładnie tutaj wjeżdża do naszego miasta, nie bójcie się o to, ale strasznie tutaj jest niewyważone te wyjazdy. Ja też będę chciał później z tym zrobić, ale to będzie później. Natomiast tutaj w całej reszcie z tego co widziałem jest całkiem nieźle. Składa jest oczywiście, jak widzicie, jest mały tu, no ale to nie jest takie złe. No ma, zajmijmy się dzisiaj bardziej, nie będziemy się dzisiaj zajmować tą częścią miasta. Chyba że jest tak jak teraz jakiś tam mały popyt, to wtedy faktycznie jeszcze coś tutaj mogę dorobić. Ale w dzisiejszym odcinku się zajmujemy innymi rzeczami. I to od razu mówię na początku tego odcinka, żebyście nie byli później. Bo dzisiaj chciałbym się zająć tym, czym się nie zajmowaliśmy dawno w serii, która jest do tego stworzona, czytaj Industries. No i tak, czy tutaj jest to możliwe? Nie jest to możliwe. A byłoby dobrze możliwe. O, tutaj przystanek tramwajowy, aby mogli się tutaj wsiadać i przesiadać. A to akurat bym chciał, tak, tego typu rzeczy właśnie chcę zrobić. O, tu widzę, że tutaj też nie ma w tych nowych miejscach. Dziwne. No ale tam dalej już jest. No dobrze. To teraz tutaj sobie dajmy jakąś dzielnicę taką handlową, żeby się tutaj właśnie ten nasz popyt tutaj aktualny jest wykorzystać. Dlatego myślę, że wspomniałem, że my jeszcze nie wbiliśmy ostatniego kamienia minowego. Teraz tak szybko, jak podejrzymy sobie. A nie, wbiliśmy. Dobra. Nie wbiliśmy. To może dzisiaj nam się uda wbić Megapolis w Industries. Natomiast tak czy siak, dziś zajmujemy się kategorią ostatnią. No może nie ostatnia. Ostatnia to jest połowy rybne. A jak możecie się domyślać. O, nie tak to miało wyglądać. Ale no dobra. Czy ja to mogę wyburzyć? Czekaj. Jak weźmiemy rozmiar. Ej, chwila. Czemu nie mogę tego wyburzyć? Ja rozumiem, że to jest poza granicami miasta, ale czemu? Okej, okay, dobra. To jak już tutaj tak jest. Bardzo dziwne. No ma, na razie nie będziemy nad tym się zastanawiać zbytnio, bym ktoś powiedział. Czy w naszym mieście. Czekaj, bo nasze miasto się tutaj ciągnie. Tak, tu. I tu. Tu jakby gdzieś mamy taki nord, gdzie jest faktycznie jakiś jeszcze inny połów moglibyśmy zrobić. Okej. Okay. Bo tutaj byśmy mieli skorpiaki. Uruchmy. A, bo tu będzie kiepsko z tym. Musielibyśmy stąd zrobić. Ale możemy się nad tym zastanowić, wiecie co? No ma, to tutaj sobie na razie otworzymy nasz pierwszy ośrodek do łowienia ryb. Bo wiecie, Industries to Industries, tak? Musimy tego typu rzeczy tutaj wykorzystywać. I na razie sobie damy, aby on tutaj właśnie był wykorzystywany tutaj dotąd. Tu sobie zawrócisz. Na razie na pewno głównie interesuje skorpiaki, później sobie zrobimy, żeby to zmaksymalizować nasze połowy w tymże rejonie. A póki co, to proszę bardzo, tutaj, tu zawróć i tutaj dopłyn. Dobra, teraz tak. O, wbiliśmy Megapolis, proszę bardzo. Trochę więcej, mamy większy kawałek ziemi, możemy jeszcze jeden kupić. O, do tego już zapomniałem. Ale co dzieje, takie lektury, no i lotniczy hub. I trzy nowe lotniska. Oczywiście z pasażerskich chyba raczej nie skorzystamy, ale kto wie. Tego jeszcze nikt nie wie. Dobra, teraz tak. Tutaj, z tego co kojarzę, nie mamy zbytnio jakiegokolwiek
ruchu, jeżeli chodzi o transport. Teraz tak, czy ten most, czy to ma jakikolwiek ładny mostek, ta droga? Tak jak myślałem, nie ma. No ma, to tutaj nie będzie żadnych mostków, tu sobie zrobimy. Tak, ty potrzebujesz jeszcze wody. Pewnie podłączenia z ogólnym rynkiem, z drogowym, więc to ci za chwilę zrobimy. Ale póki co, ponieważ ta wyspa jest w miarę pokaźnych rozmiarów, sobie zrobimy tutaj całkowity nasz przemysł rybny. Czyli na końcu naszego przemysłu jest przetwórnia ryb i my ją sobie postawimy od razu. No tutaj to się rozbuduje. Zobaczymy. No i tutaj na razie, ponieważ to jest, tak jak mówiłem, początek, istny początek, tu sobie zrobimy zjazd w dół tunelem. I takie będzie połączenie tutaj tej wyspy z resztą świata. Dlatego tutaj też pewnie będzie dojrzeć tylko jeden autobus. Chociaż my tu mieliśmy gdzieś niedaleko tory jednoszynówki. I to może być nawet, wiecie co, lepsze niż naprawdę mówię. No ma teraz tak, tylko się zastanówmy teraz rozsądnie, gdzie możemy zrobić wyjazd. Wiecie co? Bo tutaj prawdopodobnie będzie połączenie to wszystko, sobie jakoś to zrobimy połączenie. A przynajmniej powinno być połączenie drogami jakimiś leśnymi tego typu. Ale żeby tu zrobić tak czy siak jakąkolwiek drogę, to trzeba to trochę byłoby zmienić tutaj system tego wszystkiego. Dobra, bo tutaj się na pewno zmieści droga gruntowa, prawda? Czekaj. No ale najpierw tak, tu się zmieści spokojnie droga gruntowa. Czyli tu na szczęście, tak jak myślałem, mnie to nie zawiodło. Tu sobie możemy to zmienić w ten sposób. Spokojnie. I tutaj... Oj, oj, oj. Oj, 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 zapomniałem, że mam włączone... Tak, mega wyburzanie. No ma, zmniejszmy je, bo ona może właśnie nam tutaj tego typu rzeczy potworzyć, a tego nie chciałem tutaj potworzyć. Co no, możemy to jeszcze polepszyć. Dobra, natomiast my tutaj, tak jak możecie myśleć, prosto odtąd. I będzie ona tutaj sobie nam łączyć ten nasz przemysł leśny od drugiej strony. Tylko się będzie chciało to wybudować. Ogólny plan dzisiejszego odcinka, ale nie wiem, po co ja wam go mówię, bo pewnie i tak z niego nie skorzystam, ale jakby coś. Plan dzisiejszego odcinka jest taki, żeby pobudować nasze fabryki unikatowe. Ponieważ mamy ich dosyć dużo, one dają duży, ładny zysk, no ale jak może sami wiecie, nie mamy ich dużo. O, i to się poprzestawiało. Nie, nie, nie. Nie, tutaj wszystko ma ładnie wyglądać tak samo. Natomiast tutaj prawdopodobnie ja pokręcę jeszcze przy tym i tu zrobimy to miejsce przejazdowe. Słuchaj, no teraz tak widzę, że tu już nic nie jedzie prosto. To oznacza jedno. Iż to może być spokojnie węższe. No bo skoro tędy nic nie jedzie, to mogę sobie zwęzić. I tutaj się to wszystko trochę pozwęża i to się to wszystko pozmienia. No bo nie tutaj tak samo jest. No dokładnie. Więc póki co to będzie tak wyglądać dziwacznie, że po środku jest bardzo mało miejsca. A w przyszłości tutaj po prostu to zwęzimy i będzie to lepiej wyglądać wszystko. Ale to jest na przyszłość, przyszłość. Więc póki co, tak jak, póki co, moje ulubione hasłówko w wszystkich seriach. Teraz tak sobie pomyślałem. To nawet może być prawda. Dobra, to sobie zrobimy tutaj, play. I tutaj, jak możecie się domyślać, sobie zrobimy... W sumie, czemu nie? Będzie autostrada, która będzie się łączyć z tamtym tunelem pod ziemią. Więc tak, ty tutaj sobie jedziesz. Okej. Okay. Tutaj to zmienimy. Chociaż wiesz co, wyjazd możemy zrobić już nie autostradowy z tej strony, tylko taki, abyście mieli tutaj wybór, gdzie chcecie jechać. Natomiast do tego miejsca możemy sobie puścić autostradę spokojnie, bo nie przewiduję jakichś, nie wiadomo, jakichś ruchów. Dobra. Daj tutaj krętą i sobie ją ładnie wykręcimy tu, proszę bardzo. Dobra, no i wy macie jakby coś połączenie. Tak, wystarczającej ilości ryb, a wy tutaj mi... Okej, okay. Ty łowisz i ty będziesz za chwilę pełen na takim miejscu. Z tego co widzę, efektywność na razie jest zerowa, ale to jest chwilowe. Dalej, tutaj sobie postawimy na razie jeszcze jeden punkt, a mianowicie, proszę bardzo, to będzie stacja naszej kolejki jednoszynowej, która będzie tutaj
Tak, stację Meteo też moglibyśmy postawić spokojnie, ale z tego co kojarzę, Meteo is abandoned here i ogólnie w tym mieście. W sensie tutaj by miało stację, ale to nie to samo. Dobra. To zajmijmy się tym, co mamy tutaj konkretnie, czyli nasza kolej jednoszynowa, która tutaj ma wylot w powietrze. Gdzie jest nasza kolej jednoszynowa? Tutaj jest. Okej. I nie okej, to już mi się mniej podoba. O, tu, to już jest lepsze. Te gości moglibyśmy pozostać, żeby nad tym przejechać. Natomiast widzę, że szkoły tak już nie pokonamy. Więc to, że tutaj trzeba ogólnie wykręcić, to tutaj zbytnio szkoły tak nie pokonamy. Ale skoro i tak trzeba zbytnio wykręcić... Nie, tu nie będziemy robić sobie stacji naszej tutaj. To by było co najmniej nierozsądne. Natomiast naszą szkołę moglibyśmy to po prostu trochę przesunąć. A, to jest jakiś inny budynek. Co to jest? Przesunek policji. No, przesuniemy ciebie tutaj. Szkołę przesuniemy na maksa. I tutaj jakieś budynki, proszę bardzo, budować się. Natomiast spokojnie, spokojnie budynki. Tutaj i tak za chwilę będzie tory kolei jednoszynowej wybudowane, więc nie musicie się zbytnio stawiać, bo i tak za chwilę pojawią się tutaj nowe rzeczy. Dobra. Ja widzę, że nawet całkiem nieźle tutaj to jedzie. Dobra, i tutaj dojedźmy sobie dotąd. I tu sobie zrobimy póki co jakiś wykręcik. W sensie, żeby to tak wykręciło. I tu będzie połączenie tych naszych rejonów. O, dobra. I tu sobie za chwilę jakąś walniemy stację dla naszej kolei jednoszynowej, tak żeby było. Teraz tak, zróbmy to sobie, żeby to ładnie wyglądało. Czyli linie pomocnicze. Też mnie to boli, ale linie pomocnicze. Odległość taka. Dobra, no i powiedzmy, że moglibyśmy ciebie teraz tutaj spokojnie nie postawić. Mogą. Ktoś by się spodziewał. A teraz? Tak, jest źle. Dobra, wiem jak to zrobimy. Sobie odmierzymy naocznie. Tak, jest mierzenie naocznie. Dobra. Teraz powinno być idealnie. Albo i nie. Dobra, dajcie chwilę. I tym sposobem w teorii to powinno działać, ale jesteśmy na maksymalnym spowolnieniu, więc przyspieszmy to sobie do maksa, dzięki czemu nasze ryby będą robić to szybciej. Efektywność połowu jest w teorii 100%, ciężarówek mamy na razie 0 i co tu dużo mówić, oni niech sobie pływają. Aby trochę to przyspieszyć, dajmy sobie, dorzućmy tutaj jeszcze... No jak już bardzo mi schodzi. Za dużo edukacji w szkole. I tutaj sobie dorzućmy... Co tu będzie to tak nam skakać? Dobra, na razie pierwszą taką farmę ryb, żeby to też było jakby coś. Mogą... No żebyśmy to mieli. Żebyśmy wszystkie poznali budynki. Ale to będzie bardziej trudne niż realne. Także proszę bardzo. I tutaj na razie to wygląda co najmniej jak nie wiem co. Dziwnie. To jest moje określenie na to, jak to teraz wygląda. Ale spokojnie, jeszcze przemysł rybny będziemy sobie rozwijać w innych rejonach. Może i tu. Kto wie, zobaczymy jeszcze, gdzie będziemy łowić nasze ryby. Ale prawdopodobnie, kiedy tutaj to wszystko zniknie, nasz cały przemysł, to ponieważ ta seria, tak jak przewiduję, trochę się przedłuży niż miała być, żeby właśnie sprawdzić nasz przemysł rybny, to tutaj cały nasz industries olejowy wyleci stąd. On się przeniesie, prawdopodobnie tutaj będzie to. Się może przenieść. A, tutaj to nie jest to. To mogę wyburzyć. I zobaczymy, jak to będzie tutaj dalej wyglądać. Trochę właśnie wyburzą tego typu budynków. Tutaj już baryłek ropy zużyto 40 i dostępnych jest mało. Bo tutaj już, no, widzicie, jest to wykorzystane. Tutaj będę mieć jakiś jeszcze mały obszar do wykorzystania. Ale tu właściwie już nic nie ma. Tutaj jest jeszcze ten obszar, ale to, tak jak mówiłem, jego jest trudno wykorzystać, ponieważ... No, dajcie chwilę, wykorzystajmy go. Jedziemy to z daleka i proszę bardzo, dojeżdżamy do naszego nowego przemysłu tutaj. Tu sobie tworzyliśmy nowy taki część, tutaj takie jakieś drobne zasilanie im postawiłem, żeby coś mieli. I piękny mostem tutaj jest, proszę bardzo, poprowadzona autostrada do naszej głównej części miasta, w sensie przemysłu tutejszego.
To kiedyś trzeba będzie tak jakoś lepiej zrobić, żeby to wszystko działało. No i tak, nie wiem, czy tutaj się w końcu to uda przestawić, bo jak widzicie, w teorii by się postawił, ale w praktyce ma bardzo duże problemy. Prawdopodobnie to jest dlatego, że to jest zbyt blisko. Ja będę musiał taki, w jakiś inny sposób wymyśleć, jak to zrobić. Więc niestety, ale w ten sposób tego nie zrealizujemy. W sumie, no teraz się zastanawiam, czy to jest na pracownicy? Tak, bo tutaj z tego nigdy nikt nie korzysta. Z tych stacji. Szczerze powiem wam, jest zerowe zainteresowanie stacjami metra w tego typu przemysłach, więc nie wiem, jak to ma działać. Mniejsza z tym. Jest duży popyt na mieszkania, więc dajcie mi chwilę i sobie to zrobimy. I później lecimy już z tym, co miałem zrobić. A więc lecimy z tym, co mieliśmy zrobić. Czyli po pierwsze poszerzyć tą dzielnicę. I od razu mówię, ja dosyć dużo jeszcze popracowałem po skończeniu tego dzisiejszego dokładnie odcinka. Jeszcze dużo pokręciłem się przy nim poza odcinkiem, co wynikało z tego, że później po prostu po tym wszystkim naprawdę dużo się jeszcze pozmieniało w tym wszystkim. Jak widzicie, zacząłem robić nową linię metra właśnie do tej części. Ona nie będzie zbyt dużo używana, ale później, ponieważ będzie przebudowa całkowicie całkowicie naszego przemysłu ropy, całkowicie to się to zmieni. Ja jestem przekonany, że większość z was, którzy tutaj oglądają, w sensie może nie większość z was, ale na pewno parę osób z was tam czeka i chętnie by poszło do otwarcia właśnie metra. Ja o tym wiem. Ten, co nagrywał ten odcinek, jeszcze nie wiedział o tym. Ale ja też mówię z góry, odradzam wam, żebyście mimo wszystko tam nie poszli. Powiem wam, że ja bardzo długo się zmagałem z tym, żeby tutaj nie pójść właśnie na to otwarcie. Do samego końca stwierdziłem, że pójdę, ale nie mam zamiaru po prostu uczestniczyć. Pierwsze, że mogą być jakieś problemy z tym, że tam się w ogóle zaistnieje, więc mam nadzieję, że wy tutaj ze mną, u mnie na kanale się to pojawi wtedy, kiedy będzie można już normalnie wychodzić z domów i spokojnie właśnie przemieszczać się po mieście, wtedy, nawet jeżeli jeszcze będą pozamykane niektóre budynki użyteczności i zakaz zgromadzeń, to wtedy ja się tam pojawię, kiedy już będzie normalnie po prostu tam po ludzku można dojść. Ja was też zapraszam bardzo serdecznie do tego i wtedy też spokojnie z mojego kanału się pojawi ten film. Prawdopodobnie w najbliższych dniach jeszcze zrobię podsumowanie całej budowy, albo nawet wręcz może poczekam do tego momentu, kiedy to już po prostu będzie wszystko pozamykane i będzie wszystko gotowe. W najbliższych dniach pojawi się materiał krótki właśnie też z metra warszawskiego, jak idzie budowa na odcinku dalej na Woli, czyli obok ratusza Bemowo, i jak idzie budowa metra na Brudnie, bo ja właśnie kontakt cały czas mam z nimi. Zdjęć nie mam co prawda nowych, ale spokojnie, zdjęcia nam nie są niezbędne, kiedy wiemy mniej więcej, jak to wygląda. Poza tym sądzę, że wasza wyobraźnia też jest wielka, a najważniejsze, żeby wiedzieć, a nie dokładnie wiedzieć, jak to wygląda. Natomiast co do dalszych części, też niedługo się pojawi, tak jak mówiłem, od dawna mówię, nowy odcinek co do właśnie rozbudowy naszego dworca zachodniego i co do budowy trzeciej linii metra. To jest duży odcinek trzeciej linii metra, który muszę jeszcze do końca zmontować, bo wszystkie materiały na zewnątrz mam już po prostu nagrane, dlatego spokojnie będę mógł to zrobić. Tak jak widzicie, tutaj zrobiliśmy sobie tą linię metra, ona ciekawie wygląda i linie metra mogą się łączyć tak z liniami trolejbusowymi, ale ja cały czas przypominam i będę musiał napisać do frajerów, do ludzi z Paradoksu, iż właśnie zapomnieli dodać najważniejszego w trolejbusach, czyli ich pantografów. No bo jakby tutaj nie patrzeć, to jest indukcyjny trolejbus, czyli coś, co jeszcze wyszło trochę do przodu, zanim to jest nawet dostępne ogólnie, bo nie ma żadnego połączenia z tymi kablami na PS4. Na PC wiem, że ma połączenie, bo widziałem. No ale tutaj no niestety się tak, tutaj się nie postarali. Myśleli, że nikt nie zauważy, no, a jak ktoś się w końcu przyjrzał, no to jednak widać, że tutaj coś jest niedopracowane. No mam. Jak widzicie, tak to wygląda, całkiem ciekawie. Tutaj będzie dalej jechać nasze metro i tam dalej będzie nasza dzielnica właśnie co do ropy. Ja nad tą dzielnicą nową trochę będę pracować pomiędzy odcinkami, ponieważ ona będzie się wiązała głównie z przeniesieniem całej tej dzielnicy i z budową nowego właśnie w tym miejscu, gdzie teraz ciągnęliśmy ropę, ale tam już nie ciągniemy, budową nowej dzielnicy mieszkalno-handlowej i przede wszystkim przemysł rybny. Ponieważ przemysł rybny nie ma żadnych prawie afektów dla mieszkańców, może trochę hałasu jest, ale na pewno nie jest to poruszyn, zanieczyszczenia i tego typu rzeczy, więc spokojnie będę mógł się tym zająć, jeżeli właśnie chodzi o właśnie o tą część i będę mógł i
po prostu, żeby przenieść, bo nasz przemysł bardzo dużo, ten właśnie ropa, bardzo dużo zarabia, jeżeli chodzi o nasze miasto. To jest ponad tam 90 tysięcy na godzinę, co jest ogromem. Mniej więcej tyle też, może przesadziłem z 90, ale 90 na pewno mają fabryki nasze i wszystkie budynki unikatowe i magazyny, co też jest naprawdę bardzo dużą ilością. Więc to spokojnie będziemy musieli jeszcze pod tym, przy tym pokręcić i wtedy będziemy mogli uroczyście zamknąć tamtą część, a nasza ropa będzie miała nowy transport właśnie stąd, gdzie nie będziemy tworzyć żadnych nowych ciągnięć surowców. My będziemy wszystko importować, a nasza dzielnica będzie tylko robić produkty, przetwarzać to dla naszych innych po prostu miejsc. Tu zrobiłem takie małe połączenie tunelowe, żeby mieli jakby coś połączenia do innych miejsc, jakby chcieli gdzieś pojechać. Nasze autobusy, te dalekobieżne, będą z tego korzystać, jakbyście byli ciekawi. O, dokładnie, jak widzicie. No i co dużo mówić, tak to wygląda mniej więcej na ten moment. Jak widzicie, proszę bardzo, ładne metro tutaj się ciągnie. Może mało ludzi jeszcze na dzień z niego korzysta, ale później jak będą mogli jechać do pracy, tam do przemysłu, to będzie ich oczywiście więcej i więcej. Tak to wygląda. Tutaj trochę też handel zrobiłem i zrobiłem kładkę dla pieszych, tutaj dużo ludzi będzie kosztować, żeby dojść do tego parku. Nasz pociąg tutaj będzie jechać tam dalej do nowych dzielnic i tutaj na razie jeszcze się zbyt nie zmieniło i cały czas na bieżąco w tej dzielnicy, w naszym przyszłym porcie, wydobywam nowe surowce i w miarę możliwości przestawiam nasze statki, żeby były bliżej nowych surowców. Już pod koniec tego odcinka się dużo pozmieniało, żebyście nie byli pewni, więc trochę tam musiałem trochę tego poprzestawiać. No i tak, zastanawiałem się nad nowymi fabrykami, bo tym się chciałem w dzisiejszym odcinku zająć i tutaj jedną właśnie postawimy. Nie pamiętam, co to za fabryka, co jest na pewno problemem. Fabryka wyrobów plastikowych, może coś takiego, bym się nie zdziwił. Tutaj sobie postawimy na właśnie nasze magazyny, żeby od razu był szybki dostęp. Co prawda na początku on zawsze ciągnie z jakichś dziwnych, odległych miejsc, ale później miejmy nadzieję, że to będzie działać sensownie. Ta dzielnica ropa też zostanie całkowicie zniknie i tutaj te nasze magazyny zostaną przeniesione do naszej części tej industrii w zupełnie innym miejscu. Tak samo jak naszą rafinerię wielką trzeba będzie tutaj postawić, fabrykę domów modułowych i tego typu wszystkie rzeczy, one będą możliwe, że miały gdzieś tutaj też lokalizację, to jest też realne, ale będą ciągnąć na pewno z magazynu wszystkie surowce, taki jest przynajmniej plan, żeby było może to trochę ruchu w mieście i w innych miejscach to wszystko porozkładane, ale mniejsza z tym. Dalej nasz przemysł leśny, który tutaj widzicie, tu sobie postawimy parę fabryk, tu będą trzy fabryki łącznie, poustawione bardzo ładnie, to będzie wszystko wyglądać. Natomiast co najważniejsze co do tych wszystkich fabryk, tak jak my je tutaj wszystkie poukładamy, poprzekładamy i tego typu rzeczy, to tutaj dalej ja już po odcinku poprzenoszę te wszystkie rzeczy i tak poukładam, że ta dzielnica będzie już w miarę mniej więcej gotowa. W sensie jeszcze cały system przetwarzania naszych lasów będę musiał jeszcze zrobić, bo jeszcze mam to do zrobienia, ale już i tak, tak jak to wygląda, jest całkiem nieźle na dzień, który mam aktualnie. Więc spokojnie, naprawdę całkiem nieźle to się tutaj jedzie. Jak widzicie, tutaj sobie to przedstawiamy. Nasza kolej jednoszynowa ma tam zupełnie teraz nową drogę będzie miała, naszą trasę i będzie tutaj nowy też dworzec dla pociągów towarowych. Tak, żeby tutaj po prostu miało wszystko transport i gdzieś mniej więcej w tym rejonie będzie nasz cały system nowe przetwarzania wszystkich nowych surowców. Tu sobie do tej drogi postawimy multum nowych budynków typu właśnie te fabryki i tego typu składy. Tak samo jeszcze będzie jedna fabryka, którą prawdopodobnie za chwilę zobaczycie. O, to będzie coś takiego. I tą wtedy sobie przestawimy tutaj. I to będzie taki ładny, piękny kompleks. Może tutaj się coś jeszcze, jakaś jedna fabryka postawi, dostawi do tego wszystkiego, ale to będziemy na to patrzeć. Także proszę bardzo. Tutaj to całkiem ładnie wygląda. Komunikacja, autobusy w przyszłości się pojawią w tych dzielnicach, żeby po prostu to komunikować. I zainteresowałem się przemysłem rolniczym, więc proszę bardzo, postawiłem parę marketów, bo to jest najważniejsze, żeby było, żeby ludzie mieli gdzie kupować te nasze miejsca, więc proszę bardzo, poustawiamy ich parę w całym mieście i będzie później się oczywiście więcej pojawiać. Tu miałem problem w tej głównej części miasta do wrzucenia i nie wiem, czy coś wymyśliłem, chyba coś tam poprzestawiam, jakieś ulice możliwe, bo na pewno nie było miejsca, gdzie tego wcisnąć, a tam w niektórych miejscach są jeszcze parki, nad którymi oczywiście też będę musiał trochę popracować w międzyczasie pomiędzy odcinkami. Tu wymyśliłem, tu wstawiłem. Trochę park trzeba było przestawić, no ale koniec końców to oczywiście cel uświęca środki, włącznie z przestawieniem szkoły i wszystkich tych budynków, no i trochę rzekę zmieniliśmy, nurt trochę ją tam pogłębiliśmy i tego typu rzeczy, no i ale koniec końców, jak widzicie, wszystko się oczywiście zmieściło. Tu się jeszcze zastanawiam trochę nad ścieżkami różnymi, kładkami i tak dalej, ale w końcu zostawiam tak jak było. Mam nadzieję, że w
w najbliższym czasie, co do właśnie odcinków z Meta, trochę to polepszy mi się sytuacja i będę mógł już normalnie wchodzić na te wszystkie informacje, będę mieć świeże informacje, a nie jak ostatnio, jak widzieliście, że no cóż, wracamy do odcinka. Wracając do odcinka i właściwie bym powiedział go kończąc, to sobie zrobimy tutaj ostatnią właśnie część tegoż naszego przemysłu, więc stąd tutaj pociągniemy drogę do tego. Będzie tego więcej w przyszłości, jak to sobie tam poukładamy i tak dalej, będzie ładnie to wyglądać, ale póki co stwierdziłem, że można byłoby tutaj jeszcze puścić ten jeden nasz przemysł. Czekaj, przemysł to znaczy, że musimy być w zakładce przemysłu rybny, bo całkiem chyba nieźle będzie nam później tutaj on zarabiać. Więc tak, z tego co widzę, musimy to zrobić to nie tak, jakby się chciało. Czekaj, pytanie za 100 punktów, a nawet więcej. Okej, okay, możemy puścić w taki dziwny sposób. I to jest chyba nasz jedyny ratunek. Teraz tak. To jest właśnie błąd City Skylines, że nie możemy nic wyburzyć, co jest poza granicami miasta. Ale spokojnie, jakoś to sobie zrobimy. Powiedzmy, że sobie popłyniesz tu. Tu, tak, bo my to możemy spokojnie sobie właśnie, jak widzicie, budować poza granicami miasta, ale nie możemy tego wyburzyć, no i też sam podgląd do tego jest wspaniały, bo muszę się, jak widzicie, gimnastykować co niemiara. No ale dobra, mniejsza z tym. Dalej tutaj. Tutaj. Jakby dało się wyburzać budynki poza obszarami, które mamy, to byłoby to. Ale no cóż. Dalej stąd. I stąd tu połączymy sobie. Więc dobra. Budynek działa i w teorii dzięki temu będziemy mogli właśnie stąd tutaj z tyłu. I ta nasza wyspa może się już trochę powiększyła. Tak jak mówiłem, nasz przemysł rybny w przyszłości całkowicie tutaj to zrobimy. W kolejnym odcinku właśnie, tak jak możecie myśleć, zmodernizujemy całkowicie tą wyspę. W sensie wyspę, tą część. Nie będzie tutaj żadnego przemysłu tego, jaki mamy teraz. W skrócie, nasz górny Śląsk, Śląsk nad morzem, zniknie. Jest to smutna na pewno sytuacja, no bo sam Śląsk, jak widzicie, zarabia 46 tysięcy. Co jest bardzo dużym zyskiem ogólnie, jak na skalę naszego miasta, ale nie bójcie się, jeszcze się zastanowimy, jak to zrobimy, bo tutaj jest po prostu multum budynków, które się zarabia i po prostu są z nich zyski, plastik i tego typu po prostu idzie pełną parą, ale prawdopodobnie tą część przesuniemy gdzieś tu możliwie. Tak, tutaj nie będzie wtedy tej dzielnicy mieszkalnej, tu sobie może przesuniemy nasz Śląsk nad morzem, tu będzie Śląsk nad rzeką. To sobie skończymy wykorzystywać i tu stworzymy mega przemysł bez żadnego właściwego miejsca, skąd będzie ciągnąć, a tu będzie mega przemysł rybny. Także takie są plany. No i co tu dużo mówić. Aby zaoszczędzić pieniądze w tymże miejscu, mogę powyłączać wszystkie. A ten jeszcze produkuje, ten już nic nie produkuje, ten nic nie produkuje, ten nic nie produkuje, ten 4 baryłki jeszcze robi, ten 8, ten nic, ten jeszcze coś robi, ten nic nie robi, ten nic nie robi, ten nic nie robi, ten nic nie robi. Nie będę ich wyburzać, bo oni ładnie wyglądają, ale mogę je po prostu powyłączyć, jeżeli nie funkcjonują już, a i tak wiem, jak to wygląda. W kolejnym odcinku, tak jak mówiłem, się zajmiemy tym i na sam koniec, jak tu widzieliście, zrobiłem nasz nowy taki mały przemysł leśny, dzięki czemu tutaj nasz duża mamy teraz właśnie to, proszę bardzo, będzie tutaj funkcjonować i miejmy nadzieję, że nawet jeżeli tutaj jest tempo właśnie maksymalne, gdzie powinniśmy teraz być w stanie to podciągnąć w każdym, z tego co widzę, tak, papier, drewno budowlane, papier, papier jest, będzie najbardziej schodzić, dlatego mamy tutaj na papier duży właśnie magazyn. Pojazdy nie są zbytnio w użytkowaniu, ale powinny być. Chyba że, widzimy, że jedzie. Jedzie skądś daleka. No dobra, no to póki co, jak widzimy, nasz papier tutaj powinien dotrzeć na czas, zanim to się wyłączy, chociaż wątpię, nie dotrze. Ale jakby coś, to sobie tutaj podciągniemy, tutaj też produkcję i w przyszłości powinno to wszystko wychodzić z tego magazynu, dzięki czemu wszystkie tutaj te części będą działać na full i będzie na full zyski. Zobaczmy sobie na sam koniec odcinka, jakie mamy zyski z naszego przemysłu. Przemysł, czekajcie, gdzie jest Industries? A, tutaj jest w innej kategorii. A, to my tak teraz tego dobrze nie widzimy. Chyba że tutaj jest, dobra, tutaj mamy, jest, dobra. Przemysł rybołówstwo zarabia coś tam
Malutko, leśny, ok. Magazyny i unikalne fabryki zarabiałem 90 tysięcy, jest to ładny zysk, ale jak widzicie ropa zarabia dla nas 82 tysiące, więc trzeba będzie najpierw stworzyć tę dzielnicę, a dopiero później ją wyburzyć, bo nie możemy zrobić czegoś takiego, że nagle nam zniknie tyle pieniędzy, bo jestem przekonany, iż nasze miasto ogólnie łącznie dużo ciągnie, a jak taki duży nam zysk z industrii zniknie, to nie będzie zbyt dobrze. To naprawdę nie będzie zbyt dobrze, bo może inwestycji trochę ciągnie, ale nie możemy czegoś takiego zrobić, żeby nagle nam tutaj też nasze zyski spadły łeb na szyję. I nawet przy tak pięknych, ładnych zarobkach. Dobrze, ja w dzisiejszym odcinku może skończę już właściwie to miasto. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i co dużo mówić, zapisuje się miasto. Zobaczymy się już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kiedy to będzie, tego nie powiem. I kiedy otwierałem metro? W tym odcinku. Chyba, że Wam mówiłem w międzyczasie na timelapse, to wtedy wiecie. Natomiast do zobaczenia już wkrótce. Tu macha Olcha, tak, Olcha. I tutaj też dajmy Olchę. Zwiększmy sobie produkcję. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!